Cześć, ja jestem Juno, a to jest Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Nagrywam ten odcinek bezpośrednio po poprzednim, dlatego że w zasadzie najpierw tak narzekałam na Harry'ego i Insygnię, ale w sumie, wiecie, się wciągnęłam w tę część. Znaczy, ona jest już o wiele bardziej taka zróżnicowana na razie, z tego co widzę. No tak, gramy różnymi postaciami. Teraz na przykład właśnie męczą się z Simusem. Co prawda dalej jest tak trochę strzelankowo, ale w sumie w tym momencie fabuły to naprawdę pasuje, nie ukrywam. Nic mi nie jest! Nic! A tobie? Bo jednak, wiecie, już jest ta bitwa o Hogwarts i tutaj jak najbardziej takie rzeczy pasują. Jak walka i taka, no, bardziej zajadła, nie? Że tak powiem. Masz. O, pewnie tarczę zaraz mi tu śmignie. Nie, nie użył tarczy. Ale kiepsko z nim. Amator. No i dobra, tutaj. No i domyślam się, że się chowają. W końcu ogarnęli, że jestem tu. Wcale nie byle kim. I się wystraszyli. Dobra. Odkąd nauczyłam się używać tarczy, to idzie mi całkiem nieźle. Bo w poprzedniej części bazowałam na jednym zaklęciu i zupełnie nic mi nie szło, a teraz jednak jest całkiem okej. Nie wiem, jakoś za daleko się ich chyba trzymam. W ogóle to głupio latam, się wystawiam. Ale też nie wiem, czy oni się jakoś pojawiają byle jak, czy jak to działa. Dobra, staram się odbijać trochę te zaklęcia wrogie, że tak powiem. Dobra, jak to teraz będzie? Aj, nie za dobrze. Teraz tam. Ejże, już jakieś zaklęcie mocniejsze chyba zaczął ładować. Ale to nic. Ja się takich idiotów nie boję. Tam jest jeden, tak? Jeszcze. No już nie. Okej, żeby komuś nie przyszło do głowy wysadzenie tych pochodni. Ja mam jeszcze po drugiej stronie mostu ładunki kolejne umieścić. Okej. Rozumiem, że te pochodnie mogą mi się jeszcze przydać, jak na przykład będą wracać. Cicho, coś się zrobiło, co? Cisza przed burzą, no właśnie. Dobra, ale skoro na razie ich ani widu, ani słychu, to właśnie podkładajmy kolejne ładunki. Swoją drogą, ciekawe, co Simus podkłada, bo tak, no w tej torbie chyba coś ma, nie? Ale w zasadzie nawet nam nie pokazują, jak to wygląda. Zaraz, o to, pięknie wyleciał. Dobra, najważniejsze to nie dać im nawet okazji, żeby zaczęli używać tarczy. Dobra, ciekawe, czy mogę od razu... Nie mogę, no nie. A, tam ktoś biegnie. No, zapraszam, zapraszam. Bo chcę już jak najszybciej ładunki podłożyć, więc spokój. Jak ich dużo. Zaraz, mam tutaj konkretniejsze zaklęcie. Okej. Pięknie poszło. A nie, to myślałam, że ktoś tu sobie stoi. Ale jednak nie. Uważaj! Kurcze, nic ci nie jest? No kurde, jak biegam, gadam, to chyba nie, prawda? Dobra, czyli co? Jeszcze jeden został. Ten jeden może okazać się najtrudniejszy, niestety. No raczej.
Ej, jakim cudem on taki wybuch przetrwał bez, właściwie nawet bez zdziwienia jakiegokolwiek. Różdżka mu, gadki nawet nie spadły. Tam mam podłożyć ładunek? Ale ja przecież sam tam przybiegłam. A nie wiem. Nie rozumiem i nie będę się kłócić z logiką gry. Ja tu tylko działam, jestem szeregowym żołnierzem. Kto inny jest mózgiem całej operacji, więc to nie moja wina. A zaraz, Expelliarmus macie, drętota. A jakieś impedimento może. Tak, żeby dwóch naraz złapać. A masz. Bang. Mogę? Nie mogą. Dlaczego nie mogą? Bo co? A jednak! Świetnie, Simus! Wiedziałem, że dasz radę! A, drobiazg! Błahostka! Dobra, czyli teraz... A, teraz filmik. A, myślałam, że jeszcze będę musiała... O, ja pierdzielę! Idę! Jednak... A nie, to już nie ja uciekam. Teraz co, gram jako Neville i... Aha, teraz... Kurczę, chyba wiedzą, że chcemy wysadzić ląd! Nie mogę się przebić! Dobra, Robi się! Dobra, czyli mam czekać, aż się mi ładnie zaklęcie podładuje, czyli... Aha! Jezu, ale to kiepsko wygląda. Tak, muszę czekać, aż oni się zatrzymają. Dobra, ten się zabawia tarczą nieprzyjemnie. Zaraz, ten nie, ten jakoś tak bardziej statycznie siedzi. Znaczy, siedzieć to chyba tylko statycznie można, prawda? Tutaj. Kurczę, to celowanie jest dość głupie. Zaraz. Aha, bo mogę różne zaklęcia tu, patrzę, rzucać. Dobra. Już troszeczkę ogarnęłam to, bo wcześniej miałam dziwne problemy. Tak. Bo nie ogarnęłam, że zmieniam zaklęcia także cyferkami. Wcześniej wyświetliła mi się informacja, żeby nacisnąć 5 i po prostu się tym zasugerowałam. I próbowałam działać sam Petrificus Totalus. To wyszło kiepsko w zasadzie, bo... No bo właśnie. Bo ewidentnie trzeba tu bardziej, no nie wiem... w ogarnięty sposób działać. Nie, to w niego nie trafia. W tego może trafię. Okej. I jak to działa? Tak, w ten sposób. Teraz tutaj. Co ten sobie myśli? Ej no, przecież to mocne zaklęcie. Nie można tak stać, jak gdyby nigdy nic. No i zbliżają się niebezpiecznie. Nie będziesz mi tu z kolegi kpił. Tego. Dobra. Cudownie. Jeszcze tamten. Ale właśnie problem jest z zasięgiem, patrzą. Tutaj. O, fajnie. To zaklęcie działa jak karabin maszynowy. Ale niestety podobnie jest chyba z jakimś czy to rzutem, czy to celnością, nie wiem. Zaraz, niech on się trochę może zatrzyma. Okej. Doskonale! To ich załatwiło! No to cieszę się. Aha, z drugiej strony. Jasne! Dobra, Expulso. Nie wiem, tu może jakieś Expelliarmus pomoże. Dobra,
Drenkotu, jeszcze tak klasycznie. Nie wiem, co oni sobie myślą. Uczniaki dają im radę, a ci co? Lecą jak te barany. No już, 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 już. Su, ale oni mi jak Simusa zaraz otłuką. Się biedak nie pozbiera jeszcze. No weźcie go, zostawcie w spokoju. Dobra. Tutaj. A masz? Cudownie. Ten. Tu. Ej, co to jest za brzydka tarcza? Tu. Jakiś może Conbringo, co? Tak kilku się zebrało. Tutaj. Dobra. Mogę? Tak. Okej. Kilku załatwią? Nie. Tarcze wszyscy akurat powłączali. I zadowoleni. A teraz dalej to samo. Dalej te głupie tarcze. Dobra. I jeszcze raz. Taktyka prawie ta sama znowu. Teraz tutaj i tak. Patrzą, to dobrze działa. Najpierw im rozwalić tarcze i przywalić Confringo. Dobra. Taktyka sprawdzona. No jak coś jest sprawdzonego, to nie warto próbować chyba czegoś innego, co? Tutaj. Tutaj i tutaj. I znowu nie, może najpierw tak. I Confringo. Simus już, kurde, biedak nawet nie wstaje, ale... Ale z życiem nie jest u niego chyba tak źle, co? A na wypadek, jakby przyszło, to byłoby się bronić. O, kolejny już. Lezie się czai niczym jakiś... Nie wiem, skojarzył mi się z wilkołakiem. Taki chud, jakiś trochę opętany. O, tu ktoś idzie. Daleko nie zaszedł. Wow, jakiego przyspieszenia Neville dostał. Ale bieganie zdecydowanie idzie mu lepiej niż mi rzucenie zaklęć. Nic, załatwiłem ich przed chwilą. Dobra, Confringo. Tutaj. Dobra, tak. Auć, we mnie też celują, no. Proszę. Pomyślałby kto? Co, Neville też coś potrafi, nie? Na macie. No. Haha. Tak. No nie, nie będzie tu żadnej tarczy na mojej wsparcie. Nic, a nic takiego. Nie. Confringo, proszę. Tak. Dwóch na raz. Średnio mi to wyszło, ale dobra. O, tutaj. Nie zauważyłam go zupełnie. No, co z nim jest nie tak? Tutaj. Zobaczcie, że w sumie Simusowi udaje się jakoś utrzymać w miarę na nogach. Bo wcześniej to jakoś go tak naparzali zaklęciami, że biedak... No, nie mógł się podnieść już w końcu. Wszystkie moje zaklęcia są dobre. Jejku, strasznie długo trwa ten moment na moście niestety. I mam déjà vu. Coś podobnego przecież już było. Dobra, tutaj. Ejże, co to ma być? Dobra. A po pleckach ich troszeczkę zaklęciami popuścimy.
Dobrze, że moje zaklęcia nie mogą nic złego zrobić Simusowi. Dobra, tak i tak. Dobra, ja się za bardzo może o Simusa przejmuję, a powinnam też patrzeć na siebie. Oj. Tam tak niebezpiecznie się, patrzę, porobiło. Kto to jest? Ej, ja nawet nie mam... Nie wszystkie moje zaklęcia mają taki zasięg, by w niego trafić. Dobra, zaraz, może... Oni za daleko mi odbiegają, niestety. Dobra, jeszcze raz Confringo. To już się sprawdza, więc jeszcze... Tu. Tutaj. Zaraz, Confringo chciałam jakiś może. Zaraz, tu. No nie, znowu się tarczą wybronili. No, a przepraszam, co ja robię cały czas? Dobra. Kurczę, zaraz mi go otłuką. I co ja wtedy zrobię, co? Zaraz, tam znowu mają tarcze powłączane. Spokojnie. Zaraz. No, przecież jestem. No. Dobra, Confringo. I... No. Nie wiem, o co chodzi. No, Simus, proszę, nie padnij tylko, kościu. Dobra, trafiłam. Kiepsko z tym wszystkim, ale coś wychodzi. No, dobra. Trzymaj się, Simus, trzymaj się. Dobra. Jejku, już miałam nadzieję, że to koniec tej części na moście. O, cholera jasna. Teraz to mnie naparzają. No proszę, pomyślałby kto? No ale dobra, wolę bronić się sama, niż bronić kogoś, bo to... A jednak wiecie. Dobra, w ten sposób. Tak. Dobra. Nie wiem, czy mogą... Znaczy, czy ma sens takie bardziej zbliżenie się do nich, czy mam raczej bronić tej pozycji. Chociaż właśnie jest problem z zasięgiem, niestety. Dobra, tak. Nie wiem, może powinnam się z tego mostu w ogóle powycofywać trochę. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak to rozegrać. Dobra, troszeczkę tak i tak. Dobrze, mam szczęście, że część ich zaklęć trafia o jakieś te barierki tutaj, zasłony i nie wiadomo co jeszcze. Dobra, nie wiem, czy to go trafi. Tak. A, tutaj mam dobiec. Okej, okay, to już dosyć logiczne. I co, Ginny, powiesz? A skąd ja mam to wiedzieć? Ja? Jak to? Co ja mam jeszcze niby zrobić? Czego jeszcze nie zrobiłam? Ojejku, jakie to wszyscy mają wysokie wymagania od mojej osoby skromnej takiej, a takiej zdolnej. Jasne. Jest nie zawsze ten wróg, który jest najbliżej. Tak, zdążyłam zauważyć, bo do wrogów, którzy są blisko, łatwiej trafić. Nie podłożyłem ostatniego ładunku. Bez niego nie wysadzisz mostu. Serio? Zostaw to mi. Kamikadze. Masz jeden? Ha. Dobra, czyli mam tak, biec, ale też i zaklęcia wyrzucać, no i świetnie po prostu.
To ja już sama czasem nie wiem. Co? Ej. Dobrze, Neville. Dalej. Zaraz. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Ale to dziwne jakieś. No przecież biegnę! Biegnę, biegnę! Ale on mnie dogania! Cholera jasna. Aby biec, dobra. To może skupią się tym razem na biegu. Wiem, że za mną. Może ktoś by mi pomógł. I go ustrzelił jakimś celnym zaklęciem. Biegnij, Neville, Neville, Neville! Nie. Trzeba gościa chyba... ustrzelić. No ja pierdzielę, nie rozumiem tego. Dobra, biegnę, biegnę. Dobrze, Neville! No pewnie, że dobrze. Dobrze, Neville! Dobrze, wcale niedobrze. No ja pierdzielę, wiecie co? Ja wam nieudane próby to już zacznę. No. Zacznę wam wycinać. Dobra. Nieudane próby spróbuję wam jakoś wyciąć. No a co ja robię? Dobra. Jak zaczyna się jakaś potyczka, to może trochę też warto tych zaklęć porzucać, ale dlaczego jestem odosobniona w rzucaniu zaklęć? Dlaczego moi wspaniali, dopingujący przyjaciele nie rzucają żadnych zaklęć? Przydałoby się parę tak dla wsparcia. Wow, chyba mi się udało. Jak to nie? Jak to nie? Przecież biegnę! Doskonale, Sesimus. O, tak. Udało się. Neville niczym Usain Bolt. Cudownie. Co to było? Speterek biegacza. Oho. To na pewno nie biegacz. Pan Sadełko. Pimpuś Sadełko bajeczek Konopnickiej to nie jest. Ale będziemy się panem z maczugą martwić dopiero w kolejnym odcinku. Na razie z mojej strony to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze, co jest po wczytywaniu. Na wypadek, gdyby jeszcze jakiś filmik miał być. No ale cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mimo, że w sumie na tym moście to było takie powtarzalne, no ale jakieś tam było. Przynajmniej bliżej poznaliśmy Simusa, czyli postać, o której ja kompletnie zapomniałam, że w Harym ktoś taki był, no ale dobra, nieważne. Cóż, wczytywanie niemiłosiernie się przedłużające. Moim obowiązkiem jest chronić szkołę. I to pełni. Tak, moim obowiązkiem w tym momencie jest zakończenie odcinka, więc trzymajcie się. Cześć.